Jest po 21, 23 lipiec. Witam w programie Global News, w programie, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach globalnej transformacji, która ma miejsce tu i teraz i coraz bardziej nabiera tempa. Informacje przedstawione w programie gromadzę na stronie polskaświadoma.pl, do której przeglądania zachęcam. Program jest syntezą treści wydarzeń przez pryzmat mojej percepcji, a ja zachęcam do weryfikacji samodzielnej, także traktujcie to jak informacje i weryfikujcie samodzielnie, jak najbardziej to będzie poszerzało Waszą percepcję, rozumienie wydarzeń, które teraz mają miejsce. Zacznę tradycyjnie od tego, co się dzieje w Polsce. Coraz szybciej zbliża się początek końca dominacji Tuska i jego partii, ale to nie znaczy, że powinniśmy z radości już otwierać szampana, bo w polityce nigdy nic nie wiadomo, nie jest to wszystko przesądzone do końca. Początek to jeszcze oczywiście nie koniec, co więcej obawiam się, że do końca jeszcze daleko. Trzeba bowiem pamiętać, że nie minęła jeszcze połowa kadencji parlamentu i do terminowych wyborów, które mogą odsunąć Tuska od władzy, zostały ponad 2 lata. No to szmat czasu, przez ten czas może się wiele wydarzyć, zwłaszcza, że Tusk łatwo się nie podda, szczególnie teraz, gdy wiadomo już, że żadnej posady w Brukseli nie dostanie, będzie chciał rządzić w Warszawie jak najdłużej, choćby po to, by przejść do historii jako premier 2 kadencji, ale do tego, że zbyt wielu interesów jest gwarantem, począwszy od Berlina, a skończywszy na lokalnych sitwach i układach jako polityk, a politykiem chce być, bo nic innego robić nie umie. I tak premier Tusk i minister Rostowski, informując o konieczności nowelizacji budżetu na 2013 rok przynajmniej o 24 miliardy, że następuje to na skutek głębszego niż się spodziewali kryzysu w ramach strefy euro i szerzej w Unii Europejskiej i zbyt powolnych obniżek stóp procentowych Banku Centralnego oraz przez działania Rady Polityki Pieniężnej. Kryzys w Unii miał spowodować mniejsze zapotrzebowanie na towary produkowane w Polsce i tym samym nie było takiego jak do tej pory wzrostu eksportu, a to z kolei przełożyło się na słabsze oddziaływanie wskaźnika eksportu netto na wzrost PKB. Z kolei Rada Polityki Pieniężnej zbyt późno rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych i wprawdzie do tej pory było ich aż 6 i spowodowały obniżkę stóp o 225 punktów bazowych, ale mimo tego nastąpił głęboki spadek PKB. Kilka dni później chór wspierających ten rząd różnej maści ekspertów ogłosił, że Tusk i Rostowski wcale się nie pomylili. To była świadoma polityka rządu, aby przyjąć zdecydowanie bardziej optymistyczne założenia do projektu budżetu, niż by to wynikało z realiów ekonomicznych na jesieni tego roku. Miało chodzić o to, żeby zarazić optymizmem konsumentów i inwestorów w naszym kraju, aby ci pierwsi nie zmniejszali wydatków o charakterze konsumpcyjnym i ci drudzy o charakterze inwestycyjnym i w ten sposób mieliśmy uniknąć głębokiego spowolnienia gospodarczego. Znaleźli się nawet tacy eksperci, którzy poszli jeszcze krok dalej. Otóż ich zdaniem Rostowski zdecydował się wręcz na świadome wprowadzenie w błąd tak zwanych rynków finansowych poprzez przyjęcie optymistycznych założeń, a w konsekwencji i optymistycznego kształtu budżetu na ten rok, w wyniku czego obniżyła się rentowność polskich obligacji. A ponieważ potrzeby pożyczkowe naszego kraju oscylują wokół 150 miliardów rocznie, więc w ten sposób obniżone zostały koszty naszego długu publicznego. Niestety prawda jest bardziej prozaiczna. Tusk i Rostowski świadomie wprowadzili w błąd opinię publiczną, ale wcale nie po to, aby podtrzymywać optymizm Polaków, czy też bardziej nabrać rynki finansowe, ale dlatego, że nie chcieli się już wtedy przyznać, że nie panują na tym, co się dzieje w polskich finansach publicznych, a dług Skarbu Państwa rośnie cały czas. Zadłużenie na koniec maja tego roku wzrosło o 16 miliardów, to jest o 2% miesiąc do miesiąca. To podało dzisiaj w komunikacie Ministerstwo Finansów. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 5,5%, czyli o 44 miliardy. Także sumy są gigantyczne, będą większe, ponieważ Rostowski nadal chce pożyczać, nadal będziemy realizować politykę NWO, tym, że NWO w tej chwili sypie się cały ten plan. Myślę, że widać to również po tym, jak nie radzi sobie nasz minister finansów. Zresztą kolejnym obciążeniem będzie uchwalona przez Sejm 2 lipca bieżącego roku nowelizacja kodeksu pracy, która wraz z poprawkami miała trafić teraz do Senatu. Oznacza to dla pracowników możliwość wydłużenia przez pracodawcę planowania czasu pracy nawet do 12 miesięcy. No, zdaniem związkowców zmiany uderzą w pracowników, nie zwiększając konkurencyjności polskich firm i nie przewodnie hasło jesień na protestów 3 reprezentujących central związkowych Solidarność. Także czekają nas gorący wrzesień protestów. Wszystkie związki zawodowe są skonsolidowane, są ustawione z programem w zasadzie
solidarności. No i ja myślę, że to będzie widoczne już pod koniec tego miesiąca, także w mediach nie mówi się za wiele o tym, jak będą wyglądać te protesty, no ale z zapowiedzi również przewodniczącego Solidarności możemy być pewni, że związki zawodowe będą próbowały obalić rząd. Kolejną informacją, którą mam dla Was, jest raport GUS-u. Co trzecia rodzina w Polsce nie jest w stanie się utrzymać i rzecz nie dotyczy tylko rodzin bezrobotnych, ale też tak zwanych biednych pracujących. Wysokie ceny i marne zarobki zabijają polską rodzinę. Dane GUS nie pozostawiają wątpliwości. Prawie 31% Polaków przyznaje, że z trudnością udaje im się przetrwać do pierwszego. I tak wynika właśnie z obecnych badań, które GUS przedstawił. Największym problemem dla Polaków są, jak tu się to prezentuje, codzienne wydatki. Duża część gospodarstw domowych ma problem z codziennymi wydatkami. Niemal 37% badanych przez GUS twierdzi, że muszą być bardzo skrupulatnie pilnowane, a czasem nie wystarcza im nawet na podstawowe potrzeby. Prawie 27% uważa, że ma zbyt małe dochody, by związać koniec z końcem. Co czwarty Polak nie ma pieniędzy na wizytę u lekarza specjalisty, a w co dziesiątym domu święta są bez prezentów. Również dużym problemem są kredyty, ale o tym, ja myślę, nie będę się tutaj bardziej rozwodził. Kolejny temat to, jak ZUS w tym czasie trwoni nasze pieniądze. Mamy ożywioną debatę publiczną właśnie w tym temacie, a okazuje się, że ta instytucja robi wszystko, by za wszelką cenę pokazać, że mimo tragicznych wyników finansowych ma pieniądze. Przejawem tego jest to, jakie samochody pozyskują, a są to Audi A6, Mercedes klasy E, Jaguar i to właśnie na potrzeby biur ZUS-owskich. Limuzyny mają zostać wyposażone na okres 3 lat, co ma kosztować ubezpieczonych w ZUS-ie Polaków ponad 500 000. Do tego trzeba będzie doliczyć oczywiście koszty paliwa, koszty eksploatacji. Także chłopaki w ZUS-ie świetnie się bawią. Podejrzewam dlatego, ponieważ wiedzą, że już i tak te pieniądze, które zostały, nie wystarczą na wypłacenie świadczeń, także będą trwonić te pieniądze do samego końca. Kolejnym tematem bardzo ważnym jest to, co będzie działo się z Lasami Państwowymi. Trwają prace nad ustawą mającą na celu możliwość sprzedania tych właśnie ostatnich chyba majątków trzeciej RP. Sprzedaż lasów po co? Bo rząd szuka oczywiście pieniędzy, by załatać budżet, dlatego chce sprywatyzować Lasy Państwowe. Między innymi zdaniem Faktu Ministerstwo Środowiska rozważa sprzedaż 36 tysięcy hektarów lasów. Prace już trwają. Miały być w zasadzie to konsekwencje tego, o czym się mówiło wcześniej. Otóż od jakiegoś czasu w mediach lansuje się taką właśnie potrzebę. No, to oczywiste jest, że to skok na kasę, bo prywatny las każdy właściciel może ogrodzić, zabronić wszystkim dostępu. Nikt nie może wtedy zbierać tam grzybów, ani nawet spacerować, chyba że zapłaci właścicielowi, a za nieuprawniony dostęp na taki teren grozi grzywna nawet do 500 zł. Kolejny temat, który jest bardzo istotny, bardzo ciekawy w zasadzie. Mamy znowu próbę podzielenia Polaków, powstanie nowa partia, czy też kobiet, czy też nie, ale partia z prokobiecym organem, z programem. Chodzi właśnie o inicjatywę, w której ton nadawać będą kobiety. Nowa partia miałaby się składać ze środowiska Kongresu Kobiet oraz Kanapowej Partii Kobiet, oczywiście aktywnie współpracujące z Kongresem Kobiet, ale też z innymi środowiskami. Chciałbym też skorzystać z potencjału, jaki posiada Partia Kobiet, mianowicie tutaj twórca, poseł Nowicka, nie ujawnia właśnie, jaki będzie ten program tej partii, ale mówiąc w swoim wywiadzie, mówi, że prawdopodobnie będzie to coś na tej zasadzie łączenia inicjatyw kobiecych. No, moim zdaniem wszystko wygląda na to, że to będzie kolejny projekt i jest to kolejny pomysł Palikota, który potrzebuje być może w jakiś sposób dodatkowo dzielić Polaków i to jest jak najbardziej, myślę, jedyny powód, dla którego tworzy się kolejny klon tego typu inicjatyw. Moim zdaniem będzie to finansowane oczywiście z wszystkich tego typu karteli medycznych, które lansują takie poglądy jak eutanazja czy też usuwanie ciąży. Także mamy dowód kolejnego podziału, partie rosną jak po grzybach. Kolejny temat, który chyba nikogo nie dziwi, jest to również konsekwencja tego, co w rządzie jest od dawna dyskutowane, mianowicie wolność słowa w internecie. Widzimy tutaj anonimowe
naruszające prawo komentarze mają zniknąć z sieci. Osoby obrażane przez anonimowych internautów mogłyby zgłaszać sprawę administratorowi wybranego serwisu. Ten nie oceniałby natomiast, czy dany komentarz narusza rodzime prawo. Zamiast tego w ciągu 3 dni mógłby usunąć taki wpis i jednocześnie powiadamiając o tym autora. Administrator może jednak zrobić pod warunkiem, że nie posiada danych kontaktowych autora obraźliwej wiadomości. Posługuje się on wyłącznie pseudonimem. Swoje dane musiałby przekazać natomiast internauta, który uważa, że zostało naruszone prawo. Do informacji tych musiałby dołączyć też swoje dane kontaktowe. No i powiem tyle. Walkę z negatywnymi komentarzami wprowadzającymi pewnego rodzaju zamęt, czy też to, co się nazywa hejtowaniem, ma to w zasadzie spełniać rolę również polityczną. Już wkrótce z internetu zaczną znikać komentarze mogące niesłusznie zaszkodzić wizerunkowi na początek danych firm. Czy to będą tylko firmy, to się oczywiście okaże. No jak wynika z informacji Pulsu Biznesu, Klinika Reputacji, bo ona właśnie powstała w tym celu, powstała właściwie w zeszłym tygodniu, który i ma taki swój główny cel, który obrała sobie jako walkę z komentarzami i to jest właściwie nazywane tutaj po imieniu, także klinika w imieniu swojego klienta będzie zwracać się do administratora portalu, na którym niepożądane treści zostały umieszczone i prosić o ich usunięcie. Jeśli to nie pomoże, wtedy będzie uruchamiany proces sądowy, także znowu przykręcają nam śrubę. Znowu oczywiście ja myślę, że te przepisy nie są do końca jasne. Sądzę, że to jest próba również rozszerzenia tej ustawy na wszelkie możliwe obraźliwe teksty pod adresem polityków. Kolejny temat, tu już wejdziemy w fraktal wyżej, spójrzmy na to, co się dzieje w Europie. Mówi się o tym coraz częściej również w mediach mainstreamowych, że mamy rekordowe bezrobocie i było bardzo ciekawe spotkanie w tym tygodniu, właśnie, które miało za zadanie złagodzić tą sytuację, bo też ci unijni urzędnicy świetnie sobie radzą właśnie we wprowadzaniem takiego pozytywnego zamętu, można powiedzieć, starając się tworzyć kolejne wizje poprawy tych warunków, czy też próbować jakoś stymulować ten cały rynek pracy, aczkolwiek doświadczenie i czas pokazuje, że jednak te unijne środki w ogóle nie działają i możemy pomóc zarówno bezrobotnym, jak i pracodawcom. Tak brzmi właśnie jeden z cytatów tutaj pani Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, która podczas zorganizowanej w Warszawie dialogu obywatelskiego o przyszłości Unii Europejskiej wypowiadała się właśnie w kwestiach pracy. Najnowsze dane bezrobocia w Europie budzą coraz większy niepokój i też Komisji Europejskiej. Z badań przeprowadzonych w maju, tuż przed wejściem Chorwacji do wspólnoty, bezrobocie wśród osób do 25 roku życia sięgnęło w Europie 23%, a najgorsza jest sytuacja w Grecji i Hiszpanii, gdzie liczba niezatrudnionych sięga 60%. W Polsce bez pracy pozostaje prawie 30% młodych obywateli. W marcu dla porównania z zeszłego roku wynosiło około 25%. Najbardziej spokojnie o swój start w dorosłość mogą być Niemcy, gdzie dzięki elastycznemu zatrudnieniu i systemowi edukacji zawodowej bezrobotny jest tylko co 13 młody obywatel. Także do Niemiec nam brakuje podobno nawet gospodarczo 50 lat. Być może to jest ta różnica, która również pokazuje, jak bardzo źle zarządzany jest ten kraj. Mimo iż Niemcy przegrały II wojnę światową, to jednak gospodarczo i nawet pod tym względem, właśnie pod względem pracy, znacznie nas przewyższają. No ale iluzja oczywiście trwa. Będziemy dalej robić wszystko, żeby pokazywać to, co się dzieje w Unii Europejskiej z uśmiechem. Taka jest moim zdaniem polityka właśnie tych urzędników. Oni nie mają już nic innego do stracenia, do zrobienia, także będą do końca mamić nas tymi zapowiedziami zmiany i wzrostu. Kolejny temat, to co się dzieje na Ukrainie. Zaogniło się tam po wydarzeniach we wsi w Radiwijka na południu kraju, gdzie w czerwcu dwóch oficerów milicji zgwałciło 20-letnią kobietę, domagając się uwięzienia. W pierwszych dniach lipca ludzie zaatakowali komisariat policji koktajlami Mołotowa, a potem ruszyli do Kijowa, aby domagać się tam powstrzymania przemocy i dymisji szefa MSW. Po dotarciu do stolicy mieszkańcy zatrzymali się na głównym placu Majdanie. Według organizacji Amnesty International na Ukrainie ofiarą bezprawnych działań milicji padają co roku setki tysięcy ludzi. Organizacja wskazuje, że funkcjonariusze pozwalają sobie coraz częściej na drobne naruszenia kodeksu karnego. Ja dodam, że Ukraina w tej chwili jest celem jakby przejęcia
poprzez mainstream interesów rosyjskich, tak można powiedzieć. To jest też duża strata dla nas, ponieważ Ukraina była naszym partnerem handlowym i też to, co się dzieje, te wszystkie represje są właśnie stymulowane polityką prorosyjską, także można się też temu nie dziwić. Kolejny ciekawy przejaw rewolucji, można powiedzieć, a więc to, co postuluje francuska policja. Jedna z gazet właśnie tych struktur policyjnych informuje, że oficerowie odmawiają zgody na stosowanie metod wobec demonstrantów protestujących wobec na przykład gejowskich małżeństw, jakie są gorsze niż wobec zwykłych kryminalistów, odmawiają wykonania rozkazów, jakie wydane im zostały podczas różnych manifestacji, marszów i zgromadzeń, czują się poniżeni w roli oprawców, osób, które są winne tylko tego, iż noszą t-shirty z jakimś logo, a teraz otwarcie wyrażają swoje niezadowolenie. Robią to dwie największe organizacje, Allianz i SCPN, czyli są to właśnie te związki zawodowe, które sprzeciwiają się polityce NWO. Jak widzicie, kolejny kraj, w którym wdrażane są metody pacyfikacji tego typu manifestacji, no ale też, że pracują tam zwykli ludzie, to chyba nikogo nie dziwi i to jest właśnie reakcja na to, jak powiedzmy NWO stara się tu wdrożyć tą swoją zachodnią metodę kontroli społeczeństwa, także bardzo ciekawy przejaw. Również we Francji, zresztą pomijając ten temat, we Francji bardzo dużo się dzieje na tle religijnym, ale to za chwilę o tym. Niemcy. W Niemczech również bardzo ciekawy protest, protest przed siedzibą amerykańskich służb. Kilkaset osób protestowało w pobliżu silnie strzeżonego kompleksu wojskowego, będącego domniemaną siedzibą amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Niedaleko Frankfurtu nad Menem rzeczniczka policji Andrea Lopp powiedziała, że w demonstracji na przedmieściach uczestniczyło około 450 osób. Demonstranci mieli ze sobą atrapy kamer. Jeden z nich przyjął hełm z hasłem "Demokracja cię obserwuje". Przebywający od 23 czerwca na lotnisku w Moskwie był współpracownik amerykańskich służb Edward Snowden przekazał mediom, że NSA prowadzi inwigilację elektroniczną na wielką skalę i to jest właśnie tego konsekwencją. Ja również informowałem poprzednio, że Niemcy też inwigilują, właściwie każdy kraj Unii Europejskiej posiada własny mechanizm inwigilacji. Ja sądzę, że one wszystkie są w odpowiedni sposób zintegrowane i teraz w zasadzie mamy takie oswajanie społeczeństwa z tą inwigilacją, a system moim zdaniem działa już od bardzo dawna i w zasadzie myślę, że tych informacji będzie wypływać coraz więcej ludzi się buntuje przeciw właśnie temu procederowi, także jest to bardzo pozytywny aspekt samej transformacji. Unia Europejska, przejdźmy teraz do spraw Bliskiego Wschodu, to co się tam dzieje i to co w zasadzie moim zdaniem zagęszcza się w temacie, staje się coraz większym niebezpieczeństwem dla tego regionu. Unia Europejska wpisała Hezbollah na listę organizacji terrorystycznych. Co to znaczy? Jak wiecie, Hezbollah współpracuje ściśle z Syrią. Jest to właściwie komórka wspierająca siły pokojowe Syrii i nie tylko, również Pakistanu, również w wielu innych państwach. Ale jak informuje Al Jazeera, w poniedziałek doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów Unii, na którym ostatecznie uznano Hezbollah za organizację terrorystyczną. Politycy tłumaczą tą decyzję głównie tym, że Hezbollah miał wziąć udział w zamachu na autobus w Bułgarii, do którego doszło w zeszłym roku. Zginęło wtedy 5 Izraelczyków. Rząd Bułgarii nie ma wątpliwości, że to Hezbollah stoi za zamachem, choć temu wszystkiemu zaprzecza. Drugim powodem, dla którego uznano Hezbollah za organizację terrorystyczną, jest jego czynny udział w wojnie w Syrii, co powoduje trudną sytuację w Libanie, a Unia Europejska musi rozważyć możliwość przyszłych ataków w Europie. I do tych ataków w zasadzie będziemy dzisiaj również mieli jedną informację. Właściwie teraz, kiedy rządowa armia Asada wspierana jest przez sojuszniczy Hezbollah, odnosi ona coraz bardziej znaczące sukcesy. Izrael zajął bardziej zdecydowane stanowisko w kwestii dozbrojenia tej rebelii i dodając właściwie tym posunięciem, dając takie oficjalne zielone światło do dalszych działań zbrojnych. I tutaj konsekwencją w zasadzie chyba tych wydarzeń jest próba oswojenia społeczeństwa z koniecznością wprowadzenia wojsk amerykańskich do Syrii. Administracja właśnie tego kraju rozważa użycie właśnie siły, gdzie w trwającym od ponad 100 lat, dwóch lat, przepraszam, konflikcie zginęło około 100 tysięcy ludzi.
i podczas przesłuchania przed Senacką Komisją do Spraw Sił Zbrojnych generał Dempsey oświadczył, że przedłożył prezydentowi Obamie możliwość zastosowania siły w tymże kraju i można powiedzieć też, że chodzi tu o kwestię tak zwanego uderzenia kinetycznego, że jest to taka kwestia, która jest omawiana wewnątrz amerykańskich agencji rządowych. Oczywiście nie ujawniono nic więcej na ten temat, aczkolwiek to posunięcie moim zdaniem było już bardzo dawno przewidywalne i widać to, jak wojska sionistów nie radzą sobie w tym regionie i jest potrzebna bezpośrednia konfrontacja, a ponieważ Unia Europejska nie ma interesu łączyć, też angażować się bezpośrednio w ten konflikt, zostają w to zaangażowani standardowo, tradycyjnie Amerykanie. Także kiedy to nastąpi, ja czuję, że już niebawem, ponieważ sytuacja bardzo się tam zaognia. Również Hamas, kolejna organizacja pseudoterrorystyczna, ma pomysł w zasadzie i też go realizuje z całej izolacji od Izraela. Zresztą ostatnia decyzja w Unii Europejskiej, która nakazuje Izraelowi powrót do starych granic, mocno nadszerpnęła wizerunkiem tego kraju. Obecnie teraz można powiedzieć, że palestyńskie islamistyczne ugrupowanie Hamas, które zarządza Strefą Gazy, odrzuca to oświadczenie o możliwości wznowienia tych rozmów pokojowych po raz kolejny. Hamas odrzuca zapowiadane przez amerykańskiego sekretarza stanu wznowienie negocjacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym tygodniu zorganizujemy wstępne spotkanie negocjatorów w stolicy USA. Takie są plany Kerry'ego. Czy dojdzie do tych rozmów? Ja raczej wątpię, aczkolwiek Amerykanie próbują pokazać swoją dobrą wolę i wyciągając rękę do Palestyńczyków, aczkolwiek ja sądzę, że te warunki, które oni proponują, są tymi samymi warunkami co zwykle i nie ma możliwości, żeby oni się na to zgodzili. Przejdę do kolejnego tematu, który mnie bardzo zainteresował, a jest to, co powiedziała pani premier Australii. Zresztą jej poglądy jako moim zdaniem jednego z wiodących przywódców NWO są coraz bardziej, można powiedzieć, wstrząsające, można powiedzieć wręcz wybuchowe. Otóż pani premier powiedziała, że muzułmanie, którzy chcą żyć w zgodzie z islamskim prawem szariatu, są proszeni opuścić Australię. Rząd wziął na cel fundamentalistów w celu przeciwdziałania potencjalnym aktom terrorystycznym. No i cóż, moim zdaniem wpływ tej wypowiedzi może być nieprzewidywalny, bo widać, że ona wręcz nie boi się o to, co się stanie z jej życiem. Ona, można powiedzieć, w swoim wystąpieniu jest wręcz rozgniewana na muzułmanów australijskich. Powiedziała, że wspiera agencje szpiegowskie monitorujące meczety obecnie na ziemi tego narodu. Imigranci muszą się zaadaptować lub wyjechać. Jestem zmęczona, że ten naród się martwi o to i takie oto stanowcze stanowisko pojawiło się dzisiaj. Dla mieszkańców wielu krajów, na przykład Polacy, w niczym nie są lepsi od muzułmanów, ponieważ no, w zasadzie można powiedzieć, że za pracą naszych rodaków jest pełno wszędzie, ale tego typu wypowiedzi budzą właśnie rasizm i globalnie można powiedzieć, że jest to wręcz wielki sprzeciw dla islamu i też taka, można powiedzieć, bezczelna ignorancja, także ta wypowiedź moim zdaniem wstrząśnie światem islamu i też w ogóle poruszy mocno kwestię rasizmu, także jestem ciekaw, jak będzie wyglądał dalszy los pani premier Australii, aczkolwiek sądzę, że jest to również część planu, realizacja takiego celowego podburzania tych środowisk etnicznych i tutaj pani premier doskonale wpisuje się w swoją walkę na tym polu, zresztą ona już nie pierwszy raz wypowiada się w ten sposób, także ten jej komentarz jest odbierany jako potwierdzenie tego przekonania, które funkcjonuje już od dawna. Powiem ciekawy temat, Detroit. Można powiedzieć, że wiele z tych informacji na ten temat przedostało się do mainstreamu. Oczywiście wielu ludzi być może nie zdaje sobie sprawy z powagi tej sytuacji, ale jest tu taka dosyć ciekawa
informacja prostująca całe to może zamieszanie. Nie wiem, na ile prawnie jest to wszystko realne, ale tutaj pozwolę sobie zacytować, jak to widzi portal polskiepiekiełko.pl. No, jest to taki dosyć skomplikowany przypadek prawny i można powiedzieć, że nie jest do końca pewne, czy to bankructwo jest zgodne z prawem. Sędzia rozpatrująca sprawę upadłości tego miasta stwierdziła, że menadżer ratunkowy miasta Cavan Ore wraz z gubernatorem stanu wiedzieli, że o przepisach zakazujących redukcji emerytur, tak więc jest to podobno działanie wystarczające na to, ażeby skwestionować to bankructwo, aczkolwiek to bankructwo na pewno byłoby lepszym rozwiązaniem dla tej społeczności tam żyjącej, jak podtrzymywanie tego chorego systemu. Tak więc widzicie, że jest to kolejny przykład, jak chora lewicowa wizja świata nie jest w stanie sprostać realnym wymaganiom rynku pracy i tak z bardzo prężnego miasta, które było w zasadzie dla Ameryki takim potężnym motorem samochodowym wręcz, ponieważ produkcja samochodów była tam największa w całych Stanach. No i jak to właściwie wygląda teraz? Będziemy ten temat obserwować. Ja sądzę, że to będzie materiał na kolejny serialowy tasiemiec, ale jestem sam ciekaw, jak wielu ludzi poruszy sam fakt, czy też konsekwencja takiego mechanizmu, jakim jest bankructwo takiego dużego miasta. Kolejny temat, który pewnie już wielu z Was zna, jest to temat kontroli pogody, a więc chemtrails, projekt HARP i wiele innych połączeń, kombinacji różnych metod, które mają w jakiś sposób wpłynąć na pogodę. Teraz dowiadujemy się, że te zjawiska pogodowe będą obserwowane przez CIA. Jest to taki dwuletni projekt, który jest prowadzony przez Narodową Agencję Naukowców, jest finansowany przez CIA i oficjalnie ma na celu zapewnienie starannej analizy oraz stworzenie jasnych podstaw naukowych w zakresie geoinżynierii i zmian klimatu. Rzecznik CIA Edward Price mówi także, że chodzi o to, żeby lepiej zrozumieć to zjawisko i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego. Geoinżynieria oraz zmiany klimatu to temat szeroko dyskutowany w ostatnim czasie w Ameryce. Jednym z potencjalnych pomysłów naukowców pracujących dla CIA ma być zarządzanie energią słoneczną. No i strategia miałaby polegać na wysyłaniu specjalnych cząstek do wysokich sfer atmosfery w celu doprowadzenia do nich tak na przykład ochłodzenia klimatu i łagodzenia skutków globalnego ocieplenia, czyli w taki troszeczkę inny sposób zaczyna nas się oswajać z tą technologią. Można powiedzieć, że zjawisko chemtrails występuje niemal na całym świecie, aczkolwiek szarych obywateli ten fakt po prostu nie rusza. Ludzie cały czas sobie wyobrażają, że to wszystko jest naturalne, że to w żaden sposób nam nie szkodzi, a my mamy tu właśnie informacje o tym, jak najbardziej zaawansowana w działania NWO agencja CIA zaczyna starać się o wpływ na pogodę. Zresztą ten projekt HARP czy też projekt chemtrails nie są znane nam od dziś, ale można powiedzieć, że jest coraz więcej informacji, które być może mają oswoić nas z obecnością takiego procederu. Kolejny temat na dzisiaj, również związany z pogodą, to jest właśnie fala upałów, która nęka cały nasz region. I mam tutaj informacje ze zmian na ziemi. Mówi się, że jest tutaj okres słoneczny, to maksimum, najsłabszy od 100 lat, jednak z drugiej strony mamy wielkie upały, nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Są to oczywiście anomalia pogodowe i tak one są komentowane. I jeszcze takie ostrzeżenie, ponieważ w tej chwili w Europie właśnie zachodniej trwają upały
i też ta pogoda będzie niebawem również występować w Polsce. Konsekwencją tej pogody są oczywiście powodzie w całej Europie. Dowiadujemy się niemal codziennie, że jakieś miasto zostało zalane. Każdy w zasadzie większy front powietrzny powoduje jakąś większą anomalię. Teraz nie mamy takich drobnych burz. Jeśli już coś się dzieje, to naprawdę są to gigantyczne ilości wody, które spadają z nieba i nic oczywiście o tym się nie mówi, poza takim oficjalnym komentarzem, który zawsze będzie sprowadzał się do tego, że winny za tą sytuację jest kryzys globalnego ocieplenia, a ja oczywiście się z tym nie zgadzam. Także zobaczymy, co przyniesie nam w pogodzie przyszły tydzień. Kolejny temat, który mnie zainteresował, który jest moim zdaniem bardzo istotny, to jest temat Fukushimy. Otóż operator w tejże elektrowni donosi, jak to zanieczyszczona promieniotwórczość woda dostaje się do oceanu. I jest to, można powiedzieć, nagły zwrot w tej sytuacji, ponieważ TEPCO cały czas zapewniało o tym, że elektrownia jest oczyszczana właściwie, że to promieniowanie nie wydostaje się do wody i mamy teraz właściwie duży zwrot, jeżeli chodzi o kwestię polityczną, ponieważ w to jest zamieszana również agencja atomistyki, która również musiała wiedzieć o tych przekroczonych normach promieniowania w wodzie, ale sytuację, widzę, zmienia tego typu doniesienie, jakim, myślę, operator Fukushimy dobrze nam to zobrazował. Przejdę do ostatniego tematu. Właściwie będzie to już zakończenie, aczkolwiek chciałbym podsumować co nieco ogólnie sytuację na świecie, ponieważ można powiedzieć, że wydarzenia, które ja dziś wybrałem z mojej perspektywy są no, już o takim zasięgu bardziej globalnym. Tych wydarzeń moim zdaniem przybywa, mówię moim zdaniem, ponieważ obserwuję ilość różnych wydarzeń, mam to powiedzmy sklasyfikowane na odpowiedni, można powiedzieć, kaliber i zawsze, kiedy decyduję się na przedstawienie Wam jakiejś informacji, staram się wybierać te, które mają ten największy wpływ na świadomość globalną, czy też są to takie największe zagrożenia i uważam, że wzrasta ilość wydarzeń o takim znamieniu, można powiedzieć, katastrofalnym, gdyż pewne wypowiedzi różnych polityków, czy też pewne ruchy państw względem ekonomii stają się coraz bardziej wyraźne, w sensie wyraźnie pokazują, do czego to wszystko zmierza. I ja myślę, że jesień będzie już takim mocnym uderzeniem na świadomość globalną. Sądzę, że również w Polsce ludzie, którzy dotychczas bardzo głęboko tkwią w Matrixie, w końcu obudzą się w tym realium, w tej sytuacji, w której zacznie i brakować, zwłaszcza tej klasie średniej, ponieważ klasa średnia jako tako funkcjonuje jeszcze, to daje taki obraz, można powiedzieć, jakiegoś względnego dobrobytu, ale statystyki pokazują te rzeczy, które są niewidoczne, te, które są niepokazywane w mainstreamowych mediach, właśnie to, jak bieda w Polsce postępuje i nie tylko w Polsce. Mamy naprawdę bardzo niewiele takich sygnałów mówiących o możliwości poprawy ekonomicznej sytuacji świata, aczkolwiek media będą starały się odwrócić naszą uwagę od tego typu informacji, ponieważ oni chcą, żebyśmy żyli wydarzeniami typu nowe dziecko świeżej pary królewskiej, robiąc z tego serial, wręcz męcząc już ludzi, ponieważ ludzie, żyjąc nawet tego typu bzdurami, w końcu też wyłączają telewizor. Ten eksperyment odwracania uwagi powoli przestaje działać nie tylko w Polsce, stąd różnego rodzaju inicjatywy, które polegają na tym, żeby tworzone były nowe ośrodki dystrybucji informacji i też to właśnie powoduje, że ludzie starają się szukać tych informacji w innych źródłach, jak tylko to, co pokazuje mainstream. Tak jak powiedziałem, mainstream do samego końca będzie starał się zajmować nas pierdołami, tymczasem poważne
ustawy, poważne zmiany będą przechodziły, jak to się mówi, pod stołem. Także ja sądzę, że wrzesień w Polsce, a kolejne miesiące w Europie wyraźnie już zarysują ten plan, który kształtuje się przed nami. Na zakończenie powiem tyle, że zapraszam do naszej grupy facebookowej, do rejestrowania się na naszej platformie informacyjnej i na portalu społecznościowym. Zachęcam do tworzenia grup dyskusyjnych. Także jeżeli macie jakieś ciekawe sugestie, ciekawe pomysły bądź informacje, piszcie do mnie na kontakt@wolnaludzkość.pl. Na zakończenie chciałbym Was pozdrowić, wakacyjne z mojego apartamentu w Juracie. Życzę Wam wytrwałości i spokoju w nadchodzącym trudnym czasie. Do usłyszenia za tydzień i polecajcie mój program znajomym.